Bogu. Wiecie, on wczoraj, dzisiaj, ten sam i na wieki, on jest na tym miejscu. I wiecie, wspaniale, że możemy słuchać Bożego Słowa. Ja pamiętam, jeden brat opowiadał taką sytuację i on mówił, był na jednym miejscu i tam u tego brata w gościach, starszego od niego, dużo, kiedy on był w gościach, nagle zadzwonił telefon i mówił, słuchajcie, jest prośba, pomódlcie się. I wiecie, ci bracia spłonili tam kolana, zaczęli się modlić. I kiedy skończyła się ta modlitwa, to ten starszy brat zadaje pytanie temu młodemu, i co Bóg mówił? Co Bóg mówił? A ten odpowiada, mówi, no nic nie mówił. A ten starszy mu odpowiada, mówi, mówił, no ty nie słyszałeś. Wiecie, i dzisiaj to samo pytanie chciałoby się zadać na tym miejscu. Co Bóg mówił dzisiaj na tym miejscu do ciebie? Wiecie, ja siedzę tutaj w pierwszej ławce, może bliżej, ale do mnie to słowo dociera. Wiecie, ja siedząc tutaj musiałem już pokutować. Żywy jest Bóg. Wiecie, On ma moc, On przemawia swoim słowem. Był taki czas, i my czytamy o tym w Bożym Słowie, że Filip spotkał Natanaela. To jest zapisane w pierwszej Ewangelii Jana, pierwszy rozdział i 45 werset i dalej. Filip spotkał Natanaela i rzekł do niego, znaleźliśmy tego, o którym pisał w zakonie Mojżesz, a także prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Wtedy Natanael rzekł do niego, czy z Nazaretu może być coś dobrego? Filip na to, pójdź i zobacz. A gdy Jezus ujrzał Natanaela, idącego do niego, rzekł o nim, oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu. Rzecze mu Natanael, skąd mnie znasz? Odpowiedział mu Jezus i rzekł, zanim cię zawołał Filip, widziałem cię, gdy byłeś pod drzewem figowym. Wiecie, taka ciekawa sytuacja. I dzisiaj ja też chcę głosić, że my znaleźliśmy tego Jezusa. My znaleźliśmy tego Jezusa, o którym mówią Pisma, ten, który ma moc. I może dzisiaj przybyłeś na to miejsce i tak jak było powiedziane, myślisz, że będzie tak, albo będzie inaczej na tym zgromadzeniu, albo w ten sposób będzie, a my znaleźliśmy Jezusa i chcemy o Nim dzisiaj zwiastować. Że On ma moc, On zmieni, może zmienić każde serce. Natanael usłyszał oto Hebrajczyk z Hebrajczyków, w którym nie ma fałszu. Co słyszysz dzisiaj ty? Jakie słowa dzisiaj są o tobie mówione? Wiecie, oto Pan Jezus, On widział ciebie i mnie. On widział ciebie i mnie pod tym drzewem figowym. On widział przed tym czasem zgromadzenia, co się działo u nas w życiu. On widział i poprzednie dni. A mimo wszystko On zebrał nas dzisiaj na tym miejscu. Dlaczego? Bo On nas miłuje, On nas kocha i On chce zmiany życia człowieka. Kiedy Duch Święty przemawia do narodu, to nie po to, żeby tylko sobie mówić. Jest tutaj nie jedna osoba, która nie czyta Słowa Bożego, u której już nie ma modlitwy, a znaczy nie ma siły, znaczy jest pełno grzechów i jest upadek za upadkiem. No skąd o tym wiem? Bo o tym mówi Boże Słowo. Jest napisane w sercu swoim, przewołuje Słowo Twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie. Nie dbasz w Słowie Bożym, znaczy grzeszysz przeciwko Bogu i to 100%, bo będziesz, nie będziesz wiedział, co masz czynić. Jeżeli nie trwasz w modlitwie, Pan Jezus mówi jasno do swoich uczniów, trwajcie w modlitwach, abyście nie popadli w pokuszenie. Jeśli nie trwasz w modlitwach, znaczy 100% popadasz w pokuszenie, znaczy grzech ciebie prowadzi i dzisiaj Duch Święty powiedział, że na tym miejscu są takie osoby, które grzeszą, u których nie ma siły. I wiecie, dzisiaj chciałbym zwiastować Boże Słowo, który jest pełny miłości. Dlatego, że Bóg, gdyby nie chciał zbawić kogokolwiek na tym miejscu, On by nas tutaj nie zebrał. Nas by tutaj ten głos Boży nie przywołał. Dzieje apostolskie, pierwszy rozdział. Pierwszy rozdział. 17 werset. I 18. Bo został on zaliczony do naszego grona i miał udział w tej służbie. On to za otrzymaną zapłatę, za nieprawość nabył pole, a upadł się pęd na dwoje i wypłynęły wszystkie wnętrzności jego.
Wiecie, o takie wersety ktoś by powiedział, jak możesz przeczytać, ale wiecie, to jest Boże Słowo. I to Boże Słowo, ono nie jest przypadkiem napisane, ale ono jest napisane dla nas ku przestrodze. I on był zaliczony do naszego grona. To jest mowa o Judaszu. On był zaliczony do naszego grona. On był naszym bratem, on był apostołem, on służył i był z Jezusem. Ale Boże Słowo mówi, że ten Judasz, chodząc z Panem Jezusem, pozwalał sobie na to, aby sprzeniewierzać pieniądze. I gdyby zadać pytanie, czy Pan Jezus o tym wiedział, drodzy zgromadzeni, ja lubię, kiedy ludzie też odpowiadają, czy Pan Jezus wiedział o tym, że Judasz sprzeniewierzał pieniądze. Ja myślę, że wiedział. Ale on tego nie powiedział na głos. On tego nie powiedział przed wszystkimi. Judasz też wiedział, że sprzeniewierzał, bo to sprzeniewierzał. I Pan Jezus przed wszystkimi jego nie upominał. I wiecie, niektórzy myślą, ja sobie grzeszę i grzeszę, a Bóg nie zwraca mi uwagi przed wszystkimi, bo On nie chce tego uczynić. On pełen miłości wzywa do ciebie i mówi, nie czyń tego. Przyjdź do Boga. I wiecie, tam jest napisane, że przyszedł taki moment. Wiecie, u każdego jest pewna granica. Jest pewna granica, po której przekroczeniu już nic człowiek nie może zmienić. Wiecie, ktoś dzisiaj może powiedzieć, jak może głosić taką Ewangelię. Póki żyjemy, wszystko można zmienić. Prawda? Póki żyjemy, to wszystko możemy zmienić. I to prawda. Ale ja spotkałem takich ludzi, którzy byli w zborze, którzy służyli Bogu, którzy lekceważyli Boże Słowo. I przyszedł taki moment, że Bóg przestał do nich przemawiać. Przyszedł taki moment, gdzie oni odsunęli się od Boga i przyszedł taki moment, że zakończyło się ich życie. A Bóg wzywał mnie raz. Ja pamiętam taką sytuację. To jest świadectwo, które słyszałem. Jeden brat opowiadał, to się działo z jego ojcem. I on mówi, że mój tata, mówi, nie przyjmował przysięgi. Wiecie, w tamtym czasie w Związku Radzieckim nasi bracia, którzy przychodzili, których brali do wojska, a obowiązkowo ich brali, oni musieli składać przysięgę, że będą służyć dla państwa, kiedy będzie trzeba, będą zabijać na rozkaz i nasi bracia nie przyjmowali tej przysięgi. I za to, że oni nie przyjmowali przysięgi, oni mieli bardzo ciężko. Oni byli prześladowani, często bici, często mordowani. Kto nie zna świadectwa o Mojsejowie, można przeczytać, co robili z wierzącymi ludźmi. I tam było grono braci wierzących, którzy postanowili, że nie przyjmą przysięgi. Oni, mówi, nas gorzej traktowali, oni źle z nami postępowali, ale my, kiedy spotykaliśmy się razem, mogliśmy razem pośpiewać, mogliśmy razem pomodlić się, mogliśmy czasem, mówi, rozważać to, co przeżywamy w swoich sercach. I, mówi, był czas, kiedy my jechaliśmy pociągiem. I, mówi, to było takie miejsce, gdzie była puszcza jakaś, rozumiem, dużo drzew, gdzieś tam daleko. I, mówi, nagle zatrzymali pociąg. Ja chcę mówić o Judaszu. Ja chcę na to zwrócić uwagę, co znaczy, kiedy człowiek sprzedaje. Wiecie, grzech ciągnie za sobą grzech. I tam była taka sytuacja, że ten dowódca, który był, oni zatrzymali ten pociąg, kazali wierzącym wyjść i mówią, będziecie przyjmować przysięgę czy nie? Oni mówią, nie będziemy. I oni im dają łopaty i mówią, no to kopcie sobie groby. I ten brat opowiada, mówi, my zaczęliśmy kopać groby. Jakbyśmy tego powoli nie robili, to wreszcie te groby wykopaliśmy. I wiecie, jest ostatnie pytanie. Czy wy jesteście gotowi umrzeć? Za chwilę, mówi, nikt o was nie będzie wiedzieć. Wasze żony, wasze rodziny nie będą wiedzieć, gdzie zostaliście pogrzebani. I mówi, kiedy oni to usłyszeli, nagle, mówi, kilkoro z nas, mówi, wiara zakwiała się i mówią, my przyjmiemy przysięgę. My przyjmiemy przysięgę. Mówi, my byliśmy zdziwieni. Jak to? Przecież razem modliliśmy się, razem służyliśmy Bogu. A oni mówią, my przyjmiemy przysięgę. I ten dowódca mówi, to znaczy, że będziecie wykonywać to, co wam będziemy rozkazywać. Tak, przyjmiemy przysięgę i będziemy czynić to. Wiecie, pierwszy krok, który człowiek sobie pozwala. I ten dowódca mówi, ot, nie myślcie sobie, że mnie przechytrzycie. Jeśli tak jest, to tutaj stoję i pokazuję tych braci, którzy przed chwilą stali razem. Mówię, tutaj są wrogowie narodu.
Teraz bierzecie strzelby lub bierzecie broń i macie ich zastrzelić na rozkaz, który będzie. I ci bracia mówią, my patrzymy, a nasi bracia biorą broń. My nie wierzymy, jak to możliwe, przecież oni tego nie mogą zrobić. I wiecie, oni nagle biorą i na rozkaz strzelają. Ale tam były ślepaki. Tam były te, gdzie słychać strzał, ale tylko jest dźwięk. I wiecie, kiedy było słychać ten strzał, to ten dowódca mówi tak, do tych, którzy powiedzieliście, że nie chcecie przysięgi, wy odejście, my was wypuścimy, bo takich nam nie trzeba, mówi. I wy służcie sobie swojemu Bogu. A do was, mówi, którzy wy byliście gotowi zabić swoich braci, my nie chcemy mieć takich ludzi w wojsku, bo kiedy przyjdzie trudna sytuacja, wy obrócicie się przeciwko nam. I on mówi, oto te groby są dla was i oni ich tam rozstrzelali na miejscu, oni zginęli. Ja ten przykład mówię po to, abyśmy zrozumieli, jak poważnie jest, kiedy człowiek dopuszcza się grzechu. Kiedy diabeł ma dostęp do człowieka i może być sytuacja, jak było powiedziane, wielu tych, którzy są gdzieś wysoko, może w swoich oczach, oni poupadają. Dlaczego? Bo grzech. Wiecie, dzisiaj zebraliśmy się na tym miejscu nie po to, aby kogoś straszyć, ale może ostatni raz zawołać, aby ostatni raz wezwać tą duszę, jedną czy drugą, czy trzecią, że dzisiaj Bóg miłości swojej chce dać Tobie zbawienie. Dzisiaj ten Pan Jezus, który przyszedł, aby zgładzić grzechy świata, On chce zgładzić Twój grzech. On chce dać Tobie siłę, On chce dać Tobie przemianę. A jeśli do teraz nie wierzysz, że coś może się zmienić, to ja powiem Tobie, co dzisiaj czytałem rano. Wiecie, czytam Boże Słowo. I tam jest taki moment, że uczniowie, oni są w łodzi z Panem Jezusem i Pan Jezus śpi. I wiecie, kiedy zerwała się burza, zrywa się burza, nagle uczniowie w strachu rozumieją, woda przychodzi, wiecie, fale przychodzą, strach przychodzi. Co dalej? Oni budzą Pana Jezusa i mówią, nic się to nie obchodzi, że giniemy. I Pan Jezus staje, zgromił wiatr, zgromił morze, nagle wszystko ucichło i oni pytają jeden drugiego, kimżeż jest ten, że wiatr i morze jest Jemu posłuszne? Oto Syn Boży, Jezus Chrystus, nawet wiatr i morze Jemu są posłuszne. Wiecie, On za chwilę idzie dalej. I tam jest napisane, że oni przychodzą na takie miejsce, gdzie jest dwoje ludzi do krainy Genezareńczyków i tam jest miejsce, gdzie jest dwoje ludzi opętanych. Wiecie, straszny stan. My gdybyśmy zobaczyli po ludzku takich ludzi, to powiedzielibyśmy, jak najdalej od nich, dla nich nie ma nadziei. I może Ty dzisiaj jesteś na tym miejscu i mówisz, dla mnie nie ma nadziei, bo ja chcę Ci powiedzieć o ludziach, dla których nie było nadziei, póki nie przyszedł Chrystus. I na tamte miejsce przychodzi Chrystus. Dlaczego? Bo On mówi, ja pełnię wolę Ojca mojego, który jest w niebie. A więc Jego Ojciec posyła Go w tamte miejsce, gdzie byli ludzie bez nadziei. Po co? Aby dać im nadzieję. Wiecie, ich wiązali łańcuchami, Boże Słowo mówi. Oni chodzili po grobowcach. Wiecie, dzisiaj też wielu ludzi chodzi po grobowcach. Wiecie, co to są za miejsca? Miejsce śmierci. I wielu chodzi po takich grobowcach. Od grobowca do grobowca biega. Śmiercią pachnie. Wiecie, w życiu śmiercią pachnie. Nie ma siły. I Pan Jezus przychodzi. Wiecie, ci ludzie próbowali ich związać, tych opętanych. I tam jest napisane, że oni rwali te łańcuchy. I dzisiaj wielu ludzi próbuje w ludzki sposób coś zrobić, coś zmienić. Wiecie, psychologię włożyć. Musisz robić to, musisz robić tamto. Ale żadna psychologia, żadne łańcuchy ludzkie, one nie pomogą. Jedyny, kto może pomóc, to Jezus Chrystus, który przyszedł i na tamte miejsce i jest tutaj obecny. I On powiedział do tych ludzi, i On powiedział i uwolnił ich od tego opętania. I wiecie, ci ludzie byli całkowicie zmienieni. Chwała naszemu Bogu. Ja chcę dzisiaj powiedzieć Tobie, że jest nadzieja. Ale to, co Bóg chce z Twojej strony, aby było zrobione. Bo wiecie, czasami ludzie mają takie podejście i mówią, pomódźcie się o mnie, aby Bóg zmienił moje życie. Ale Bóg bardzo często mówi, ja chcę, abyś Ty zrobił krok. Ja chcę, abyś Ty zrobił coś. Wiecie, wielu ludzi przychodzi i nie ma żadnej zmiany. Dlaczego? Bo oni nie chcą nic zrobić od siebie.
kiedy Bóg posyła swoich aniołów. I on przychodzi do miejsca, które ma być zgładzone, do Sodomy, do Gomory. My wszyscy o tym dobrze wiemy. I on widział tam Lota, który nie powinien być w tym miejscu. On widział, że on tam jest i on męczył się w prawej duszy swojej, ale on tam był. I on nagle mówi, ci aniołowie mówią do niego: uciekaj w górę, bo chodzi o życie twoje. Wiesz, ja dzisiaj chcę powiedzieć do ciebie: uciekaj w górę, bo chodzi o życie twoje, chodzi o wieczność twoją. Uciekaj na górę, jest Golgota. Halleluja. Wiecie, dzisiaj wielu ludzi nie wierzy w moc Golgoty. Dzisiaj wielu ludzi nie wierzy, że coś może się zmienić. Jak to możliwe? Dlaczego tak? Dlaczego wiara przestała być w sercu ludzi? Bo jest napisane, a wiara, ona przychodzi ze słuchania. O, zobaczmy, kiedy wiara przychodzi, kiedy człowiek słucha Boga. Kiedy człowiek nastawia swoje ucho, wiara przychodzi. A człowiek, jak słucha wszystkiego innego, wiara rozbita, nie wierzą w Boga. Ale dzisiaj Pan Jezus jest na tym miejscu. I jeśli ty nie masz siły, ja chcę to powtórzyć jeszcze raz, bo chodzi o życie twoje, chodzi o wieczność. Jeśli dzisiaj nie masz siły, to Pan Jezus, on wzywa ciebie i mówi: iść na górę, a góra ta to Golgota dla ciebie. Oto tam miejsca dość. Wiecie, kiedy człowiek przychodzi na Golgotę, kiedy człowiek wyznaje swoje grzechy, wiecie, tak jak jest, po imieniu, to nie tak zrobiłem, to nie tak zrobiłem. I Pan Jezus przebacza te winy. Ja pamiętam, kiedy z bratem Samuelem byliśmy na Ukrainie, to było wiele lat temu, i on usługiwał na taki temat, który ja pamiętam do dzisiaj. I on powiedział: Pan Jezus, kiedy przebacza, to on już więcej tych grzechów nie wspomina. Chwała naszemu Bogu. On więcej nie wspomina. Wiecie, nas mogą męczyć grzechy. My możemy nie mieć siły, a Bóg daje wyjście i mówi: ty tylko przyjdź do mnie. Ty tylko przyznaj swój grzech, wyznaj jego i módl się o to, żeby więcej tego nie robić. I kiedy człowiek postanowi zmianę swojego życia, kiedy człowiek przyjdzie na Golgotę, to Bóg daje przemianę swoją. On daje oczyszczenie, on daje swobodę, on daje radość i pokój. Wiecie, to jest też ważne, bo dzisiaj wielu ludzi wierzących mówi: ja jestem wierzący, a radości nie ma, pokoju nie ma, strach przed śmiercią. Znaczy, jest coś, co nie pozwala nam radować się. Jest coś, co sprawia, że u nas nie ma pokoju. A to znaczy, że i do mnie, jeśli tak jest, i do mnie dzisiaj Bóg mówi, że trzeba pojednania z Bogiem. Trzeba zawołać do Boga. Ja nie będę przedłużał. Chciałbym, abyśmy skłonili nasze kolana i szukali, abyśmy szukali. A kto szuka, ten znajdzie, mówi Boże Słowo. Amen.